Cześć, siemanko, z tej strony Przemek XX, No Scope 360 Pro Gamer. Dzisiaj zagramy sobie w Gothic 2 Noc Kruka, będzie zarąbiście. No dobra, ale mam niestety lekkie problemy tutaj z Gothiciem, full screen border i tak dalej. Chciałbym obejrzeć pewien tutorial z wami, jak to naprawić. Witam was, w tym filmiku pokażę wam, w jaki sposób możemy zmienić rozdzielczość ekranu w grze Gothic 2 na swoją własną rozdzielczość. Mhm. Zaczynamy. Okay. Na początek musimy znaleźć folder, gdzie jest zainstalowany Gothic 2. Mhm. Wchodzimy w system gothic.ini i szukamy wideo z vid res full screen x i zmieniamy sobie na przykład, u mnie będzie tak 1460 na 900. I w ten sposób zmieniłem rozdzielczość gry Gothic 2 na taką, której nie było możliwe w opcjach. Dobra, zaczynamy naszą przygodę z Gothic 2 Noc Kruka. Dobra, przewijamy. Musisz. Mam na to był jego smota. Gdzie co może tym raz w pobliżu nazywać ostrze, gdy ty to od. Zrobię. Najpierw znajdziemy jakąś broń. Chwilę. Tu chyba była laga wcześniej. Weźmiemy ją. O, jest. Tak. Jeszcze otworzymy sobie kraty, które są tam przy Xardasie. Dobra, zakładamy lagę. Nie wiem, czy pamiętacie, jak była krata przed chwilą. Wejdziesz aż tu złota, jakieś czarleczenia, kurwa. Szpombeliara? No dobra, okej. Nie pamiętałem tego. Może się przydać. Już dawno nie grałem w Gothic 2 Noc Kruka, więc... Proszę, nie oceniajcie mnie! Szpombeliara. No, oczywiście, nie mogę go założyć. Damage. Ej, ty! Ruxardas mi powie, co mam z tym zrobić. Byłem w mieście. Udało ci się porozmawiać z przywódcą paladynów? Nie, nie chcą mnie dopuścić przed jego oblicze. Głupcy. Musi być jakiś sposób, byś do niego dotarł. Gdyby nie było innego wyjścia, dostań się do klasztoru i zostań magiem. Może to trochę moralnie dwuznaczne, ale przynajmniej osiągniesz swój cel. Gdybyś był magiem, przywódca paladynów musiałby się z tobą spotkać. Kurde, nic nie widzę przez ten mikrofon. Najpierw się prześpię, żeby zregenerować moje HP. No i idziemy na naszą przygodę. O! Zapomniałbym. Na górze można zaczarować, żeby... Kurde. Kamerka mi nie działa tu. No. Można zrobić tak... Jestem profesjonalnym gameplayowcem, więc... No. O, tu jest posąg Beliara.
będziemy mogli zaczarować nasz szpon tak, żeby nam służył bez obrywania z Thunderbolta. Teraz zejdziemy sobie na sam dół. Są tam jakieś skrzynie. Weźmiemy sobie kilka może itemków. O, jest kufer. Tam się nie chce iść. To co jest? Woda! Przecież ma piwo. Złoto, złoto, magia. Piwo zarąbiste wygląda legitnie. Dobra. Spróbujemy tego piwa. Laga. Potem mi laga. Trzymam szpombę ja. O. O. Fuck, nie pamiętałem tego. No. Oh fuck. Armia ciemności. Zbroja kruka. Nie pamiętałem tego, ale no. Cóż, mam słabą pamięć. Ciemny grzyb. Nie będę tego jadł teraz. Kuszałowcy smoków. Bełt. Trochę bełtów, tak? No i reszta śmieci. Dobra, idziemy dalej. Więcej zwierzyk serdaca chyba nie zdobędziemy. Park serdac. Dzięki za armor. Sprawdzę staty. 50 poziom. O kurde. No dobra. Muszę wypróbować swoje skille. Ło, na hita biorę owce. Zarąbiście. O Boże, będę zbyt OP, jestem wilk. Dobra. Idziemy dalej. Ile goblinów? Ufa. Biedny kawalor. Trochę oberwa. Ciekaw jestem, gdzie... Dobra, nie, nie. Jednak mam przesrany trochę. No, trzeba ominąć tego bandytę, bo nas zestopuje. O, może wybije ich. Uuu, na hita ich bierze. No dobra, dobra. Mój obrońca się nie sprawdził w swojej roli. Dobra, idziemy dalej. Kolejny OP wilk. Trzeba by wypróbować tego grzybola. Sprawdźmy, jakie ma działanie. Fuck. O kurde. No. To na pewno nie jest edytowane wideo. Cholera. Wszystko idzie teraz łatwo i zgrabnie. Dobra, teraz musimy jakoś ominąć strażników. Nie będę się bawić w zielarza. Użyjemy armii ciemności. Bo chcę odblokować pewien easter egg. Dobra, idziemy dalej. Jeśli nikt mnie nie zagada w całym Korinis i pójdę bezpośrednio do czerwonej latarni, to powinien się ten easter egg odblokować. Dobra, jeszcze nie ma Nadi, poczekamy aż wróci. No, jest tylko Bromor. Dobra, na tym chciałbym skończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do kolejnej części. Wasze zdrowie.